W centrum handlowym Ryder pokaże, jak łatwo jest zhakować komputer i wykraść wszystkie dane jego właściciela. Chciałbym, żebyś mi pokazał parę takich mocnych tematów, jak to działa. W tej akcji weźmie udział były złodziej, fryzjer. Użyje swojego sprytu i na oczach nieświadomej ofiary, przy użyciu pendrive'a, wprowadzi do jej komputera groźnego wirusa. Co przygotowałeś na tym pendrive'ie, którego ja dałem fryzjerowi? Przygotowaliśmy kilka programów, które po prostu pobiorą informacje z komputera ofiary. A na co liczymy? Przede wszystkim na hasła. No i zobaczymy, co ofiara robiła na komputerze. Fryzjer wytypował ofiarę. Dziewczynę, która pracuje na laptopie. Elvis i haker siedzą zaledwie kilka metrów od niej. Nie chcą się jednak demaskować. Czy ja mogę skorzystać, pani laptopa, bo chcę sobie tylko z CV poprawić? Proszę. O, super, bardzo pani dziękuję. Na nośniku USB fryzjer ma plik, który wygląda jak zwykły dokument tekstowy. Uruchomienie go jest równoznaczne z aktywacją złośliwego oprogramowania na komputerze ofiary. Dobrze, już. Dziękuję bardzo. Cała akcja trwała zaledwie kilka sekund. Tyle właśnie potrzebował fryzjer, żeby uruchomić program szpiegowski. Elvis przejmuje pendrive'a od fryzjera i wraca do hakera. Sprawdzą teraz, jakie informacje udało się ukraść fryzjerowi. Ofiara nie ma świadomości, że haker, który przez cały czas siedzi w zasięgu jej wzroku, skopiował właśnie informacje o wszystkich jej plikach i hasłach zapisanych w laptopie. Mamy coś? No mamy. To chcę zobaczyć. Ja bym chciał wszystko, co udało mu się wyciągnąć po kolei. Mamy tutaj dokumenty, jest studentką, ma wniosek. Pisze pracę. Bym był jakiś wyrny czy coś, to biorę i kasuję jej ten plik. Lubi muzykę. Chodzi na Allegro. Czyta książki, komiksy. A co jest w tym pliku historia? Historia. Chodź, zobaczmy. Wszystko, wszystkie widzę pliki. Te pliki na dysku podpobranych. Na jakie strony wchodziła. Czyli cała jej aktywność. Wszystko, i hasła. Wszystkie te strony. Wiesz, Komikuj, jest? Tak? Mhm. Jakieś blogi widzę. Tak. Jakiś festiwal Gdynia. Endomodo. Możemy się włamać i na przykład poleci i pobiegać, prawda? Będziemy widzieć na żywo, gdzie ona się znajduje. Czyli tak naprawdę, oprócz tych wszystkich danych, jeszcze możemy ją permanentnie inwigilować. Tak. Przy pomocy tych danych haker mógłby dosłownie osaczyć dziewczynę. Google jest połączony praktycznie ze wszystkimi usługami. Sprawdźmy. Możemy wszystko pobrać. 15 usług. Do wszystkich usług właśnie pobieramy prawdziwe dane. 10 mega, więc są jakieś zdjęcia, są jakieś maile. Mamy wszystko. A wezmę. Tak, weźmiemy. Skomplikowany ma hasła, ale widzisz, przez ten program uzyskaliśmy wszystkie informacje, jakie potrzebujemy. Nigdy w życiu nie powinno się zapamiętywać hasła w przeglądarce. Popatrzcie, co się dzieje, jakby sobie zapamiętała w przeglądarce hasło. Mamy jej login, hasło. Możemy się teraz w tym momencie zalogować, choćby na Facebooka. Zgoda na wpięcie pendrive'a nie była jedynym błędem, jaki popełniła dziewczyna. Kolejnym było zapamiętywanie wszystkich haseł w przeglądarce. Teraz haker ma do nich nieograniczony dostęp. Proszę bardzo, jesteśmy na jej koncie. To jest jej imię i nazwisko. Czy mamy do czynienia z panią Anią, tak? Tak, pani Ania. I wczoraj zmieniała hasło. Dzisiaj musi ponownie. Czyli masz dane, wszystkie dane z tego komputera, tak? No to jest czas, żebym z nią porozmawiał. Tak. Elvis nie chce, żeby haker dalej naruszał prywatność dziewczyny.
Poinformuje ją, że przez zwykłe wpięcie nośnika USB haker wykradł bardzo wrażliwe dane z jej komputera. Przed chwilą została pani okradziona.